Po trudnym okresie walki z chorobą nowotworową, księżna Kate po raz pierwszy od zakończenia leczenia pojawiła się publicznie, towarzysząc księciu Williamowi w Southport. Ta wizyta miała szczególne znaczenie, gdyż była okazją do wyrażenia współczucia i wsparcia dla rodzin dotkniętych tragedią. Księżna, zawsze postrzegana jako symbol siły i opanowania, tym razem ukazała również swoją bardziej wrażliwą stronę, co spotkało się z głębokim odzewem społecznym. W ciągu ostatnich miesięcy, mimo osobistych przejść, Kate zachowała aktywność w życiu publicznym, uczestnicząc w ważnych wydarzeniach takich jak finał Wimbledonu. Jej obecność na tych wydarzeniach, pełna profesjonalizmu i ciepła, była źródłem inspiracji dla wielu, którzy sami borykają się z trudnościami zdrowotnymi. Ostateczne zakończenie leczenia chemioterapią i powrót księżnej do pełnienia swoich obowiązków wywołały euforię wśród Brytyjczyków, którzy śledzili jej walkę z chorobą i życzyli jej szybkiego powrotu do zdrowia. W jej publicznym oświadczeniu, Kate podzieliła się osobistymi przemyśleniami na temat swojej walki z rakiem, podkreślając nieprzewidywalność i trudności, z jakimi musiała się zmierzyć. Jej słowa wyrażały wdzięczność za wsparcie jakie otrzymała od rodziny i bliskich, a także refleksje nad tym, jak doświadczenie choroby zmieniło jej perspektywę na życie. Po trudnym okresie walki z chorobą nowotworową, księżna Kate po raz pierwszy od zakończenia leczenia pojawiła się publicznie, towarzysząc księciu Williamowi w Southport. Ta wizyta miała szczególne znaczenie, gdyż była okazją do wyrażenia współczucia i wsparcia dla rodzin dotkniętych tragedią. Księżna, zawsze postrzegana jako symbol siły i opanowania, tym razem ukazała również swoją bardziej wrażliwą stronę, co spotkało się z głębokim odzewem społecznym. W ciągu ostatnich miesięcy, mimo osobistych przejść, Kate zachowała aktywność w życiu publicznym, uczestnicząc w ważnych wydarzeniach, takich jak finał Wimbledonu. Jej obecność na tych wydarzeniach, pełna profesjonalizmu i ciepła, była źródłem inspiracji dla wielu. Którzy sami borykają się z trudnościami zdrowotnymi. Ostateczne zakończenie leczenia chemioterapią i powrót księżnej do pełnienia swoich obowiązków wywołały euforię wśród Brytyjczyków, którzy śledzili jej walkę z chorobą i życzyli jej szybkiego powrotu do zdrowia. W jej publicznym oświadczeniu, Kate podzieliła się osobistymi przemyśleniami na temat swojej walki z rakiem, podkreślając nieprzewidywalność i trudności, z jakimi musiała się zmierzyć. Jej słowa wyrażały wdzięczność za wsparcie, jakie otrzymała od rodziny i bliskich, a także refleksję nad tym, jak doświadczenie choroby zmieniło jej perspektywę na życie. To pierwsze publiczne wystąpienie Kate od czasu ogłoszenia zakończenia jej leczenia, co dodatkowo podkreślało wagę wizyty i jej silne zaangażowanie w królewskie obowiązki, nawet w tak trudnym czasie. William i Kate spotkali się z trzema rodzinami, które pogrążyły się w żałobie, przeznaczając na każde z tych spotkań około 30 minut. Była to okazja nie tylko do wyrażenia współczucia, ale i do wysłuchania potrzeb oraz przeżyć osób najbardziej dotkniętych tragedią. Para królewska spotkała się także z personelem ratunkowym, co było gestem uznania dla ich ciężkiej pracy i poświęcenia w obliczu tragedii. Fundacja założona przez książęcą parę również włączyła się w pomoc, przekazując datki na zbiórkę pieniędzy prowadzoną przez służby ratunkowe. Działania te są odzwierciedleniem głębokiego zaangażowania Kate i Williama w pomoc społecznościom w potrzebie oraz ich gotowości do działania nie tylko jako członkowie rodziny królewskiej, ale jako ludzie głęboko zaangażowani w dobro wspólne.